Reklama. Partnerem cyklu Bądź dla siebie dobra jest kanał BBC Lifestyle. Wysokie obcasy. To jest czas na podcast. Jak o siebie dbać, żeby wyglądać i czuć się jak najlepiej? Jak wybierać kosmetyki? Czy słuchać opinii przyjaciółki? Czy może lepiej posłuchać specjalisty, a może poszukać informacji w mediach społecznościowych? Czy Polki wiedzą, jak pielęgnować twarz i ciało? Tajniki odsłoni nam dzisiejszy gość, pani Magda Suchan. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Pani Magda Suchan jest kosmetologiem medycznym, specjalistką fizjoterapii i masażu i influencerką, która w mediach społecznościowych ma ponad 40 tysięcy obserwatorów. Wysokie obcasy. Moja babcia mówiła, że wystarczy dużo snu, dużo uśmiechu, trochę mydła, żeby kobieta dobrze wyglądała. Babcia się do tej zasady stosowała. Proszę mi powiedzieć, pani Magdo, co pani na to? Powiem tak. Babci trzeba się słuchać i co do snu jestem tutaj bardzo zgodna, że sen bardzo dobrze wpływa na kondycję skóry i pracę naszego organizmu, bo po prostu wtedy odpoczywamy, regenerujemy się. Jeżeli chodzi o taką rozbudowaną pielęgnację, sama woda i mydło nie wystarczy. Jest to za mała pielęgnacja i myślę, że fajnie, gdy mamy ją dostosowaną adekwatnie do potrzeb skóry i troszeczkę bardziej rozbudowaną, tak żeby opóźnić procesy starzenia się skóry, bo oczywiście wiemy, że starzeć będziemy się, ale te procesy możemy delikatnie opóźnić. Pani Magdo, podczas mojej pierwszej rozmowy z Panią usłyszałam od Pani, że Pani jest minimalistką. Tak. Jeśli chodzi o to, co jest na półce, co jest w kosmetyczce, a jest Pani specjalistką od tematu. Proszę powiedzieć nam, co absolutnie warto mieć i z czego korzystać, jeżeli już chcemy naprawdę minimalną ilość kosmetyków posiadać. Ja jestem minimalistką z tego względu, jeżeli chodzi o produkty kosmetyczne, to może wydawać się dosyć dziwne, skoro pracuję w tej branży. Tak, też byłam zaskoczona. Ale lubię skoncentrowane produkty, lubię takie produkty, które rzeczywiście mają działać na tą skórę, które są dostosowane do jej potrzeb, do wskazań, które współgrają z tym, jak ta skóra przechodzi różne etapy lub czasami są to skóry problematyczne lub jedziemy na wakacje, co wtedy zabrać, jak tą skórę cały czas pielęgnować. To jest cały czas takie koło, które tutaj od tego, jak my na początku zadbamy o naszą skórę, tak tam ona się odwdzięczy na starość. Przepraszam, na początku, czyli od kiedy zaczynamy dbać? Od kiedy mówimy córce, żeby używała takich, a nie innych kosmetyków? Proszę powiedzieć. O skórę dbamy tak naprawdę od samego urodzenia. Już dziecko pielęgnujemy, myjemy od samego początku, stosujemy specjalne preparaty, staramy się, żeby ta skóra była w prawidłowy sposób myta, pielęgnowana. Oczywiście z wiekiem nastoletnim przychodzi czasem nieubłagany trądzik. Jest to dosyć problematyczne, zwłaszcza dla młodych dziewczyn. I wtedy taka moja rada dla mam, które mają nastoletnie dzieci, żeby skorzystać wtedy z porady kosmetologa, dermatologa, który pomoże przejść przez tą jednostkę jednak chorobową, tak żeby na przykład zapobiec konsekwencji tego, że potem powstają blizny lub przebarwienia. No i na pewno taka wizyta i taka kuracja może pomóc na samopoczucie młodemu człowiekowi, prawda? Tak, jest nawet taki dział jak psychodermatologia i myślę, że to o tym też moglibyśmy bardzo długo porozmawiać, jednak to jak nasza skóra wygląda ma jednak oddźwięk na to jak my się czujemy ze sobą. Pewnie, a proszę mi powiedzieć, bo właśnie odbiegłyśmy troszkę od tematu, trochę przeze mnie, przepraszam, co trzeba mieć w tej kosmetyce? Co trzeba mieć? Na pewno krem z filtrem, to jest podstawa też i świadomość tego, że ryzyko czerniaka rośnie, a my z tych kremów z filtrem w ogóle nie korzystamy. Zapominamy, stosujemy tylko i wyłącznie na wakacjach i taka uwaga, kremy z filtrem stosuje się cały rok. Dwa, na pewno krem pod oczy, jest to zupełnie inny, powiedziałabym, rejon skóry, który charakteryzuje się bardzo cienką skórą i o ten rejon dbamy. Zazwyczaj zapominamy o dłoniach, a dłonie są naszą wizytówką i zdradzają wiek, więc też przyda się na pewno jakiś preparat na dłonie, jak również różnego rodzaju sera skoncentrowane, które są dobrane pod nasz typ skóry i taki krem na nos. To jest czasami 5, górę 6 produktów, które stosujemy codziennie
część rano, część wieczorem. No i podstawa, taka podstawa podstaw, to produkty do mycia, do oczyszczania naszej skóry. O tym zapominamy, prawda? Bardzo często również. Tak, kładziemy się z makijażem na noc i tego skóra nasza nie lubi. No dobrze, to proszę mi powiedzieć, jak wybrać dobry krem? Czy czytać skład, czy może po prostu od razu wybrać ten najdroższy? Powiem tak, niestety, ale nie jesteśmy w stanie, wchodząc do jakiegokolwiek sklepu, który jest przesycony na półkach produktami kosmetycznymi, odróżnić, który krem jest lepszy, gorszy. Są to też różne, tak jak pani wspomniała, ceny, półki cenowe. Ja zawsze kieruję się tym, że jeżeli ktoś nie potrafi sam sobie dobrać tego preparatu, tego kremu odpowiedniego dla siebie, to najlepiej jak skorzysta po prostu z porady kosmetologa, który ułoży mu taki plan pielęgnacyjny. Wtedy też nie tracimy czasu, pieniędzy na marnotrawienie, na produkty, które po prostu nam nie służą, bo często się tak zdarza, że to widzę na moich konsultacjach, a mamy dobraną, fajną pielęgnację. No właśnie, bo rzeczywiście trudno nie zwariować, stojąc przed półką z kosmetykami. Tam jest mnóstwo informacji, mnóstwo oczywiście kolorów, firm. Patrzymy, że to jest na przykład kosmetyk do skóry dojrzałej, do skóry młodszej. Proszę mi powiedzieć, tego słuchać, na to patrzeć? To wszystko, co jest na etykiecie produktu, musi być zawarte zgodnie z przepisami produkcji i obrotu kosmetyków, które są uregulowane prawnie przez szereg przepisów. I tak naprawdę podstawowym celem tych wszystkich regulacji jest oczywiście ochrona konsumenta i zapewnienie całkowitego bezpieczeństwa stosowania tych preparatów. Nie możemy też odbiec tego, że część informacji jest typowo marketingowych, a konsument, który rzeczywiście się na tym nie zna, nie ma pełnej świadomości, czy rzeczywiście tak to jest. I dlatego tak samo nie lubię kremów, które są oznaczone wiekowo, ponieważ uważam, że nie ma czegoś takiego. Lepiej jest skorzystać z preparatu, który jest dostosowany do potrzeb skóry, niż się sugerować tym, jaki wiek jest podany na produkcie. O, to bardzo ważna informacja, bo ja przyznaję, że głównie staję przed półką i patrzę na te cyferki. A, to już mój dział, tak? Albo wezmę z tej starszej, to zadziała mocniej, tak? No bo też tak. Tak, dokładnie, właśnie. Tak mówią, takie tutaj rady słyszałam od koleżanek. I właśnie proszę mi powiedzieć, do kosmetologa, czy słuchamy koleżanki, mamy? Proszę mi podpowiedzieć. Powiem, no z mojego punktu widzenia oczywiście do kosmetologa, tak? Na tym polega nasza praca, że konsultujemy, dobieramy właściwe produkty, tak żeby to suszyło naszej skórze. To, co posłuży koleżance, nie zawsze może mnie posłużyć, tak? Ale koleżankom wierzymy. No tak, no koleżankom wierzymy, ale też wierzymy specjalistom, którzy tak naprawdę w tej dziedzinie się wiele lat szkolili i uczyli. Tak, ale trudniej nam się wybrać do specjalisty, więc może warto spróbować. Właśnie, mówiła pani o takich marketingowych chwytach. To ja bym chciała spytać, jak to jest z kosmetykami naturalnymi? Jest ich sporo, sama widziałam. Oczywiście chciałam natychmiast kupić, żeby być tutaj dobrą dla środowiska, dla siebie przy okazji, nawet jeśli miałabym więcej pieniędzy wydać. One mają dosyć długą datę przydatności, fajne opakowania. Czy one są naprawdę naturalne? Surowce, które są naprawdę zastosowane w tych produktach, są pochodzenia roślinnego, tak? Tak naprawdę kosmetyki naturalne, mówimy o niej jako odrębnej grupie produktów i uwaga, która nie posiada specjalnego prawa czy sprecyzowanych wytycznych. I do pewnego czasu istniały wyłącznie komercyjne organizacje, które certyfikowały kosmetyki naturalne. To oczywiście uległo zmianie wraz z wydaniem normy ISO, ponieważ my w Unii Europejskiej posługujemy się specjalnym prawem, które reguluje produkty kosmetyczne. Zupełnie co innego mamy w Unii Europejskiej, a zupełnie co innego jest na przykład w Stanach, gdzie tam jest FDA. Czyli one są naturalne czy nie? Ja zawsze mówię tak, chcesz zrobić kosmetyk naturalny, idź na pole upraw aloesu, przetnij ten aloes, zmiksuj, połóż sobie na twarz, wtedy to jest kosmetyk 100% naturalny. Albo ogórek. Jeżeli chodzi o kosmetyki naturalne, ja mówię, nie ma regulacji prawnych, które mówią o tym, żeby było to wpisane w prawie. Kosmetyk naturalny to i jest na to definicja. Ponieważ zawsze w takim kosmetyku musi znaleźć się konserwant, musi się znaleźć inna substancja, która będzie ten produkt konserwować na tyle, żeby był on bezpieczny dla użytku. To się trochę rozczarowałam. A co z tymi kosmetykami testowanymi bądź nietestowanymi na zwierzętach? Czy to jeżeli jest oznaczenie, to mamy pewność, że kupujemy kosmetyk, który nie był testowany na zwierzętach? Mamy pewność,
aktywność, ponieważ tutaj prawo również o to zadbało i mamy taką międzynarodową organizację PETA i takim charakterystycznym znaczkiem jest rysunek króliczka na etykiecie produktu lub na opakowaniu. I oczywiście kosmetyki nietestowane na zwierzętach posiadają to oznaczenie cruelty free, ale produkty firm oznaczonych tym znakiem muszą spełniać no, różne wymogi, tak? To są bardzo, bardzo ścisłe wymogi, czyli nie testujemy swoich produktów na zwierzętach, nie zlecamy firmom również zewnętrznym takich testów, również sprawdzamy dostawy. Także to jest bardzo, bardzo taki restrykcyjny proces produkcyjny. Proszę mi powiedzieć, bo tak, sporo zainteresowania budzą kosmetyki z komórkami macierzystymi. Czy one są skuteczne, bezpieczne? Jak one w ogóle działają? No, komórki macierzyste to jest przyszłość. Dzięki takim naprawdę unikatowym właściwościom coraz częściej są wykorzystywane w kosmetykach do pielęgnacji skóry, ale również w medycynie regeneracyjnej. I technologia przemysłowa produkcji ekstraktów tych komórek macierzystych stanowi źródło unikalnych, aktywnych składników, które rzeczywiście w badaniach klinicznych wykazują to działanie na skórę. Są oczywiście wolne od toksycznych dodatków, co gwarantuje taką wysoką jakość produktu końcowego. No i myślę, że taki dalszy rozwój techniki biotechnologicznej pozwoli wkrótce na takie szersze, komercyjne wykorzystywanie tych komórek macierzystych. Czyli może być tak rzeczywiście nie tylko modne, ale również skuteczne, tak? Tak. Czyli zapobiegające starzeniu. To są wieloletnie badania prowadzone i wtedy na podstawie tych badań tak naprawdę możemy stwierdzić, że tak, to działa. To jest ten super kosmetyk. Mówiłyśmy o tym, żeby zgłaszać się do kosmetologa. Dużo się osób do Pani zgłasza? Nie narzekam. A to są głównie kobiety, czy również panowie? Mam również panów, tak. Pojawiają się panowie i panowie też chcą zadbać zarówno o swoją skórę, o swoje ciało, więc myślę, że ta świadomość pielęgnacyjna rośnie. A jest więcej pań? Wciąż więcej pań to dużo, tak? Więcej pań. Myślę, że ta skala jest jednak tutaj przeważa. Pań mam o wiele więcej na swoich konsultacjach. Proszę mi powiedzieć, jak Pani ocenia poziom tej naszej kosmetycznej świadomości? Czy my, Polki, wiemy, jak dobrze o siebie zadbać? Powiem tak, na przestrzeni lat, jak już jestem w tym zawodzie i obserwuję, co się dzieje, to na pewno taką główną świadomością, która teraz podnosi wśród Polek informacje na temat zabiegów kosmetycznych, czy w ogóle ogólnie kosmetologii, medycyny estetycznej, chirurgii plastycznej, bo to jest wszystko się ze sobą łączy i wiąże, to na pewno social media, tak? Mamy takie profile między innymi jak mój, gdzie obrazuję swoją pracę od kuchni. Tam jest mnóstwo pytań, prawda? Panie mają dotyczących problemów, blizn, tak. Blizny to taki mój konik, więc między innymi dlatego tam najwięcej na profilu się tego przejawia. Aczkolwiek jest też dużo innych informacji, które można sobie znaleźć. Jeżeli chodzi o jeszcze źródła, to przede wszystkim programy telewizyjne, programy dokumentalne, które obrazują również naszą pracę i pokazują, że tak bym powiedziała, bez żadnych, że tak powiem, koloryzacji, wszelkiego typu zabiegi. Czyli już nie tylko kuchenne programy, ale również te kosmetyczne nas interesują. Tak, oczywiście. Myślę, że to też jest z tego względu, że ta świadomość po pierwsze rośnie, a po drugie my chcemy się więcej dowiedzieć, my chcemy wiedzieć, co dobrze zrobić, żeby dobrze wyglądać. Tego też względu ja bardzo serdecznie zachęcam do obejrzenia pierwszego odcinka programu Cała Prawda o zabiegach kosmetycznych, który będzie można oglądać na BBC Lifestyle już 11 stycznia. Myślę, że to będzie taka trochę naga prawda o naszej branży, ale również uświadomienie, jak takie zabiegi, jak takie procedury wyglądają, żeby nie ryzykować. Żeby nie ryzykować, tak? Tak, z podjęciem decyzji, u kogo chcemy pewne zabiegi zrobić. Tam też jest fajnie, bo można siedząc sobie wygodnie w fotelu pewnie oglądać, jak efekty zabiegu wyglądają kogoś innego, prawda? To jest tak bezpiecznie. Bardzo bezpiecznie bym powiedziała, bo przypuśćmy, że mamy taki zabieg, między innymi, który został tam pokazany z laserowym terapii czy z mikronakuć. Ja ostatnio nawet wrzuciłam taki filmik z mikronakuciem twarzy. O matko, jak to brzmi! Tak, widziałam i było mnóstwo komentarzy. I powiem szczerze, że wywołał burzę. Tak, wywołał burzę. Dla mnie to jest codzienność. Dla mnie to jest normalnie. To wyglądało dobrze pod względem przeprowadzonej procedury, ale jeżeli ktoś z boku na to patrzy... Groźnie. Tak, to jest krwiście, krew się leje,
ojej, to musi być coś źle, ale procedura jest jak najbardziej właściwa. Okej, no to może niektórzy tylko obejrzą, a inni rzeczywiście czegoś się dowiedzą. I czego się spodziewać, Proszę mi powiedzieć, jedna kwestia to to, żeby wyglądać piękniej, jeszcze lepiej, wyglądamy już dobrze, chcemy jeszcze lepiej. Natomiast proszę mi powiedzieć, jakie problemy mamy z twarzą najczęściej, bo myślę, że tu jest sporo takich pań, które korzystają z pomocy kosmetologa nie dlatego, żeby czuć się jeszcze lepiej, tylko dlatego, żeby wreszcie dobrze się poczuć, żeby jakiś problem zlikwidować. Właśnie głównie moi podopieczni, którzy przychodzą do mnie do gabinetu, zmagają się z jakimś problemem skórnym. Zazwyczaj są to dermatozy nie tylko i wyłącznie związane z trądzikiem, ale jego konsekwencją, czyli bliznami potrądzikowymi, czy przebarwieniami potrądzikowymi, czy również na przykład panie po ciąży, które mają charakterystyczne przebarwienie na twarzy, które nazywają się melazma i również możemy z nimi działać. Także jest to bardzo, bardzo dużo tak naprawdę problemów skórnych, których nie musimy chować na przykład pod makijażem, ale możemy sobie z nimi poradzić. Ja również współpracuję z lekarzami różnych specjalizacji, tak żeby ta opieka była holistyczna. Właśnie z tą twarzą. Chcemy, żeby była długo młoda, piękna. Da się? Myślę, że tak jak mówię, procesów starzenia nie da się zatrzymać, ale możemy troszeczkę opóźnić, możemy troszeczkę pomóc. I myślę, że to jest fajne rozwiązanie. Nie od razu botoks? Zależy od wskazań, ponieważ botoks kojarzy nam się tylko i wyłącznie, niestety błędnie jest związany z wypełnieniem. Od wypełnienia jest kwas hialuronowy. Toksyna botulinowa to jest lek, który został wymyślany bardzo dawno temu przez przypadek tak naprawdę, a jego zastosowanie pierwsze było w leczeniu zeza. I wtedy dopiero para małżeńska, i to była para małżeńska, okulista i dermatolog, zauważyli, że w podaniu botoksu przy leczeniu zesa zmniejszają się zmarszczki, zwłaszcza ta lwia zmarszczka i w okolicy mięśnia okrężnego oka. I tak naprawdę dopiero w 2000, bodajże 4 czy 5 FDA w Stanach zaakceptowało stosowanie toksyny botulinowej do niwelowania zmarszczek. Ale to tylko na zmarszczkach się nie kończy, ponieważ ten lek stosuje się przede wszystkim w leczeniu spastyczności mięśni, w nadpotliwości, w leczeniu migren. Także nie kojarzmy go tylko i wyłącznie z niwelowaniem zmarszczek, w bruksizmie jeszcze, czyli mamy szereg tak naprawdę zastosowań. A jakieś takie mniej inwazyjne postępowanie, żeby jak najdłużej zachować młodość? Co pani poleca? Mniej inwazyjne postępowania. O skórę dba się codziennie. O skórę dba się codziennie z tego też względu, że my musimy połączyć fakty, że to, jak dbamy o nasz organizm od środka, tak nam się on odwdzięczy, czyli przede wszystkim zdrowe odżywianie, ten zdrowy styl życia, picie wody, mniej stresu, no ciężko powiedzieć, w tych czasach wysypianie się, także jest to bardzo dużo elementów, które wpływają na to, jak my się czujemy, jak my wyglądamy. No to proszę mi jeszcze powiedzieć, bo twarz to twarz, ale jak sobie tak myślę o takim problemie, bardzo, bardzo powszechnym, dotyczącym reszty ciała, no to przychodzi mi do głowy celulit. Jak się pozbyć celulitu, tak? Ja to jeszcze inaczej spytam, jak się pozbyć. Czy to jest w ogóle możliwe? Zacznijmy od tego, co to w ogóle jest celulit, ponieważ jest to nieprawidłowe rozmieszczenie tak naprawdę tkanki tłuszczowej i występuje bardzo często z obrzękiem włóknistym, zmianami tkankami podskórnymi. Zazwyczaj pojawia się w okresie dojrzewania, może nasilać się w ciąży, menopauzie i ogólnych zaburzeniach hormonalnych. Jak on wygląda? To taka charakterystyczna pomarańczowa skórka. Jej efektem jest nierównomierna i pofałtowana powierzchnia skóry. Zazwyczaj jest to rejon ud, bioder, nad kolanami, pośladków, ramiona. Oj, myślę, pani Magdo, myślę, że ten opis to nawet wcale nie jest potrzebny, bo zdecydowanie za dużo z nas wie, jak to wygląda. Tak, ale mamy różne stadia. I to jest kluczem do tego, żeby zdiagnozować, z jakim problemem mamy do czynienia, ponieważ wyróżnia się 4 stopnie rozwoju celulitu i związane są z nimi tak naprawdę zmiany termograficzne, kliniczne i histopatologiczne. Nie bagatelizujemy celulitu, a zwłaszcza tego stadium 4, kiedy jest zmniejszona elastyczność skóry, kiedy skóra blednie, mamy wyraźny taki ujemny wynik takiego testu uszczypnięcia, są większe grudki i to może być konsekwencją też nieprawidłowego krążenia w następstwie. Okej. I co robić?
Co robić? Jeżeli mamy celulit, to oczywiście, jeżeli ja też zauważam na konsultacji jakieś problemy, to odsyłam do takiego specjalisty, który się nazywa flebolog i on tutaj też prowadzi pod kątem leczniczym taką pacjentkę. Jeżeli chodzi o zabiegi, no to wykorzystujemy zabiegi z użyciem specjalnego takiego próżniowego masażu, gdzie zakładamy specjalny strój i potem przez specjalną maszynę wykonujemy zabieg. Jest to masaż, możemy również wykonywać drenaże, masaże takie ręczne, drenujące. Ja z punktu też bardziej fizjoterapii lubię zabiegi z użyciem ciepła i zimna. I to są fajne zabiegi, ponieważ wykorzystujemy różnego rodzaju technologie i maszyny. I pomaga. Widać efekty, tak? Niweluje. Okay. Tak, widać efekty. To mogę powiedzieć z ręką na sercu. Ja pani coś przeczytam. Tak? Piękno kobiety nie przejawia się w ubraniach, które nosi, w jej figurze lub w sposobie, w jaki układa włosy. Piękno kobiety musi być widoczne w oczach, ponieważ są one drzwiami do jej serca, miejsca, gdzie mieszka miłość. Czyje to są słowa, wie pani? Tak, jest to zamieszczone na moim profilu pod jednym postem. Cytat z Adi Hebe. No właśnie. I wie pani, co mi przyszło do głowy, jak sobie to przeczytałam? Chciałam pani takie pytanie na koniec zadać. Czy często pani musi powtarzać kobietom, które do pani trafiają, że to piękno to nie tylko regularne rysy, idealna cera? Tak. Żeby o siebie dbać, to nie trzeba być idealną i tylko podkreślać tej urody, ale również można to robić dla siebie, lubiąc siebie. Innymi słowy, proszę mi powiedzieć, czy my jesteśmy pełne kompleksów, czy my sobie umiemy z tymi kompleksami radzić? Jednak czasami jesteśmy niepewne i pełne kompleksów. Trzeba nam ciągle przypominać, że to nie jest tak i myślę, że piękno to pozytywna właściwość taka nie tylko estetyczna, wynikająca z tego, jak wyglądamy zewnętrznie, ale to, co mamy w środku, jakimi jesteśmy ludźmi, czy jesteśmy szczęśliwi, czy jesteśmy zdrowi, bo wtedy to widać wszystko na zewnątrz, widać to w oczach, tak jak w tym pięknym cytacie. I myślę, że wtedy, kiedy kobieta jest szczęśliwa, naprawdę, to piękno emanuje z niej na zewnątrz. To pani Magdo, życzmy sobie i naszym słuchaczkom, słuchaczom, żeby lubili siebie, byli dla siebie dobrzy. Bardzo serdecznie dziękuję pani za wspaniałe rady, za rozmowę. Bardzo dziękuję. Dziękuję moja rozmówczyni Magda Suchan, kosmetolog medyczny, specjalistka fizjoterapii i masażu, influencerka kosmetyczna. Bardzo serdecznie dziękuję. To był podcast Wysokich Obcasów. Na kolejne zapraszamy w najbliższy piątek. Reklama. Chcesz wiedzieć więcej? Oglądaj program Cała Prawda o Zabiegach Kosmetycznych na kanale BBC Lifestyle.